Wbijajcie wpierw o Królestwo Niebieskie, a wszystko inne wam będzie przydane. Dzisiaj, kiedy myślimy o Królestwie Bożym, często stawiamy sprawiedliwość, miłosierdzie, przebaczenie i dobrze, że tak czynimy. Ale przede wszystkim to nie tylko słowo, by sobie przypominać i mówić o tym pomiędzy moimi braćmi, siostrami, ale czynić, to znaczy zabiegać, to znaczy budować wokół mnie właśnie tą rzeczywistość nadprzyrodzoną, o której mówi konkretnie Pan Jezus. Zabiegajcie wpierw o Królestwo Niebieskie. A więc mamy robić wszystko, co w naszej mocy, aby dawać dobre świadectwo naszym życiom, żeby wymagać od siebie. Chociażby czasami brakowało sił, tym bardziej idę do Pana Jezusa po te siły. Idę do Mistrza po to, by poradził mi, jak mam postąpić, jak mam żyć, jak mam słuchać, jak mam patrzeć, jak mam właśnie konkretnie przeżywać swoją codzienność. I dzisiaj, droga siostro i drogi bracie, czuj się zaproszony, by wypłynąć na głębie, by usłyszeć to słowo, że jeśli poczujesz się często właśnie w swojej rzeczywistości samotny, może już wypalony, bezsilny, to Bóg mówi, czyż może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu, a chociażby ona zapomniała, ja nigdy o Tobie nie zapomnę, jak to słyszymy w pierwszym czytaniu. To przypomnienie niech nam przyświeca na ten czas przygotowania się już do Wielkiego Postu, który wielkimi krokami nadchodzi, aby nas jeszcze bardziej umocnić, ugruntować w naszej wierze, nadziei i miłości.